Siema, dzisiaj ze Słowasem jedziemy odkrywać nowe tereny. Mam nadzieję, że gdzie indziej mnie poprowadzi niż zwykle. Zmieniłem koło z oponą na taką oryginalną Michelinkę, co z Bety fabrycznie montują. Może będzie lepiej. No i dzisiaj mam na sobie nowe buty. Lita i spodnie. Buty trzeba rozchodzić. Ale pasują idealnie, tylko trzeba je rozchodzić. Trzeba po jakichś błotach pojeździć. Dziękuję. Do widzenia. Jestem ciekawy, jak ta opona. Powinna być bardzo dobra, bo jest bardzo miękka. Mało co na gumie śmigana. O, tam motocyklista jechał. Miasto zmotoryzowanych nasze jest. Już się nie mogą doczekać do wiosny, żeby upalać. Oj, wy też pewnie nie możecie się doczekać. Jestem ciekawy, co ten Słowas wymyśli. Mam nadzieję, że drogi nie pogubi. No i po dzisiejszej jeździe to olej zaraz będę zmieniał. Słońce u nas się przebija, nie jest źle. Sobie tu fotel już załatwiłeś? A byłeś tam kiedyś? W środku? Byłem, niedawno był otwarty, teraz zespawali, widzisz, świeże jest. Aha. No, z ciekawości zerknąłem. I co tam jest? Schody. Schody do góry? Dwie rury. Aha. Dzisiaj no. Dzień pracy. Poniedziałek, odpoczywamy po weekendzie. Wtorek, planujemy tydzień. Środa pracujemy, czwartek planujemy weekend, piątek weekend. Tak jest. Kurwa, nie wiem, czy wytrzymam to ten. W sobotę jeżdżę. W niedzielę nie jeżdżę, Słowas. Pociąg jedzie, siema! Wiedziałem! O, widzę, już trening. Zobacz, jakie buty mam. Wow! Zobacz, jakie spodnie. Normalne.
Himalaja. Na surowe wybrzeże. No kurwa. Moja też się znowu odkręciła. Dobrze, że stanęliśmy, też bym zaraz nie miał znowu. Kuźwa, jedziemy szukać tablicy teraz Słowasa. Ja pierdzielę. A kiedy zauważyłeś? No teraz. A wcześniej była? Nie widziałem. Na filmie nie zobaczysz. No nie. Ale pewnie tam, wiesz, gdzieś. Ale dobrze, że w ogóle zobaczyłem, nie? No dobra, teraz nie mam co szukać. Co? Na powrocie. Na powrocie, no. To jeszcze nie meta, panowie, to jeszcze nie meta. Nie, jeszcze nie. No dobra, jedź, bo tu nas przybiegają. No czekaj, no muszę przykręcić to. A zdążyłeś powiedzieć na bicie, kurwa. No. Coś ty majster narobił. Ale żebyś nie zauważył wcześniej, ale teraz to pipa, nie? No od razu zobaczyłem, no ale wiesz. To może gdzieś tu odgubiłem. Raczej nie. Same przygody, panie. Ja mówię, Sława ściągnął tablicę czy co, nie? Ale zobacz jaki przypadek, to już na tablicę gadać, nie? No, no. Jest z tyłu, no zobaczymy jak mu to pójdzie. Przymiarka i zaraz leci. No, kurde, zatrzymał się przed. Nie wiem, powtórkę walnie czy nie. Jeszcze jedna próba. Sława się boi, żeby ten piar go nie przygniótł. Taka skarpa tu jest. Ale w las, panie. Co? La bomba! La bomba! A tam dalej krawędź ostra i spad jest, ty! No tam jest katastrofa, panie! Wyrobisko robią, mamy przejeżdżamy, pany.
kaczki nie mogę, kaczki łabędzie, panie, jak wiosna. Przez las. Widać wycinkę robią. A to co? No to... A między drzewami. Tylko potem trzeba sfalcować tą brzeczkę. Ona jest przejebana. No to ominiemy ją. Nie ma jak tutaj możesz tylko przez kurkę ominąć. No to asfaltem ominiemy, no. A jak pojedziemy z Łukaszem, to się pojedziemy przez nas. Dobra. Ja chcę przez las jechać. Dobra. Kurde, nie mów, że do Żynia dojechaliśmy. Ja pierdzielę, na całą notę przyjechaliśmy. Co to jest za miejscowość? Kurde, popieprzył drogi znowu. No i co? Morawiecki mówi do Obajtka: Wy masz ludzi na kawie? Ale przy mnie nie robimy kawy. Kurwa, tamten pasek był najlepszy, a przyszedł między sobą, bo ten zamówiłem dawno, dopiero przyszedł. Gówna, kurwa. A czemu tamtego nie zostawiłeś? No bo ten przyszedł w międzyczasie, dwa tygodnie szedł. Przecież to jest, to nie ma prawa się trzymać tu. Na nity powinno być. Nie, musi być na ten. Ja mam nitownicę, to sobie zanitujesz.
idzie rolnik? No. Chuje pany. Co nie pojeździł? Nie? Nikt tu nie jeździł, nie? Cholera. Mówiłem ci, trzeba było tam jechać do lasu. No i tak wiesz, że... Ale gdzie on idzie? Którędy? No idzie dobrze. Pieprzamy. Czekaj, ja się spytam. Dobry! Można jeździć? Nie. Nie można. Nie można. A tam? Nigdzie. Nigdzie. W ogóle ten teren jest zamknięty całkowicie. Aha, to słabo. To jedziemy. Nie, nie, bo tutaj to jest mój teren, ale wioska się sprzeciwiła. Za dużo tu broili. Aha. Jest w ogóle zakazane, tylko mają niektóre jeepy, ale to jeszcze zaraz zgadamy się. Aha. Bo wie pan co? Bo my tu aż 40 km jechaliśmy. A my tu kiedyś jeździliśmy tak sobie. No, kiedyś było można. Ja my tu jeździli z Bydgoszczy tam w świecie. Aha. I ci kurwa najwięcej nabroili. Aha, no nie. No bo my... oni mieli to w dupie, bo jak ja przyszedłem do nich, to powiedzieli, że przyszedł jakiś frajer i on tu nie każe jeździć. Aha. Nie no, jak grzecznie właśnie mówię, widzę, że pan idzie, a my sobie tu... To tam nawet na chwilę byśmy nie mogli, chociaż na 15-20 minut. A jak usłyszysz sołtyska, tam będzie policja. No ale my cichutko, to tam na końcu, na te piaskowe tam byśmy pojechali. Tam sobie. Już nie jest też ten teren, jest kogo innego w ogóle. Aha, jeszcze innego. Tam jak te dęby są, ten lasek się kończy, to już się kończy tam. Aha, tam aha. Jest w ogóle prywatne, nie? Aha. Ta strona jest prywatna, po drugiej stronie tak samo. Aha. W ogóle teraz... Dobry? Nawet do jeepów, nie? Aha. Od tego roku. Dobrze. No bo kiedyś tam też jeździliśmy, no. No, no. Tam. Kiedyś moje było można, nie? Nie można, Sławek. No. Do końca roku mieli zgodę z jeepami, a teraz nawet jeepy. Ci nie można zrobić. A wy tutaj za dużo jeszcze nabroili, no za mnie wy, nie? No ale nie, ale... A akurat krosami i tymi kładami, nie? Tak? Najwięcej broili i tak. No a co takiego robili, że broili? Oni jak przyjechali, to ryli tu, bo to jest droga publiczna. A. Zaś ludzie dzwonili kurwa na policję, wzywali policję, bo ktoś szedł rowerkiem czy czymś, nie mógł już tam ujechać, już była policja. Nie? A. I w końcu zrobili takie zebranie i zrobili tak, że... Czyli o drogę chodziło, żeby droga była dobra. Nie no, po co mi po drodze jeździć, nie tam... Dobra, teraz tak robili. Tak, no. To Sława, musisz coś znaleźć teraz. Do jazdy. No bo 40 kilasów przyjechaliśmy aż. Ojo. Sławas, wymyślaj coś, bo kurde, wymarzłem. Dobrze, że pan tu z dubeltówką nie wyszedł do nas. Nie. Ani z kijem. Dobra, to dzięki. Dziękujemy. Moje chłopaki nawet z Ksyni jeździli też. Aha. No dużo ludzi tu jeździło. Sława, sprowadź. No zobaczymy, no. Enduro to ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro, jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.